ludzie się zjeżdżają. Mamy 1 maja, fantastyczna pogoda, 12 ma lać, a Państwo wybierają się na rowery. Nie będzie lało, będzie lało jutro, dlatego przełożyliśmy rajd z 2 maja na 1. Co na dzisiejszy dzień planujecie? No cóż. Jak wygląda trasa, kto pojedzie? Rozdajemy flagi. Mamy tutaj, żeby ludzie wiedzieli, z kim jadą i gdzie jadą. Mamy specjalne kominy, tak. Gmina Biała Podlaska, GOG Biała Podlaska. Wyruszamy spod urzędu gminy, jedziemy ulicami miasta, ale później jedziemy już terenem naszej gminy, jedziemy drogami raczej polnymi, leśnymi, żeby było bezpiecznie. Będzie to prawie 50 km. Których może to przeraża, chociaż jadą z nami tutaj zaprawieni rowerzyści, miłośnicy dwóch śladów. Jedziemy do Rakowisk, później Cicibór, Rozkosz, Wilczyn, Julków, Kaliłów, Hola. Przeraża to ta ilość miejscowości. Następnie Wólka Plebańska, Janówka, Michałówka, Porosiłki, Sławacinek Nowy i kończymy w Sitniku przy naszej pracowni. Dzisiejszy dzień, ten rajd ma jakieś swoje hasło. Rowerem z biało-czerwoną. Rowerem z biało-czerwoną. Rowerem z biało-czerwoną. Patrzymy, obserwujemy pracowników Gminnego Ośrodka Kultury Białej Podlaskiej, to ten rower jest u Was no, takim poważnym atrybutem zarówno do Waszej pracy codziennej, jak i właśnie zaproponowania oferty tym, którzy chcą skorzystać. To dzięki COVID-owi, bo wszyscy mówią, że ten COVID tyle złego zrobił, ale my mamy taką właśnie tą iskierkę takiego dobra, właśnie ten rower od ubiegłego roku właśnie. Zorganizowaliśmy 5 rajdów rowerowych. Nie tyle już kilometrów liczyliście? Nie, prowadzicie właśnie takie statystyki? Właśnie nie i chyba zaczniemy. W nogach to się czuje, te kilometry, ale ja myślę, że każdy rajd gdzieś około 55, no to 200, no i myślę, że może i troszeczkę więcej, tak? Zaczynaliśmy sami jeździć, tak? Więc nasz pierwszy wyjazd to był do Serpelic, to było tak troszkę hardkorowo jak dla las, tak? I polnymi drogami, to tam było ponad 80 km, ale daliśmy radę.